30 marca, Kryspina Rogowska, witam Państwa w czwartek i zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Burzliwa dyskusja nad projektem, który spadł z punktu obrad Rady Powiatu. Wnioski o odwołanie starosty i członka zarządu. Przewozili wózkiem skradzione pojemniki na paliwo, czterech mężczyzn zatrzymała policja. Młodzi siatkarze z Bełchatowa poznali grupowych rywali w turnieju finałowym Mistrzostw Polski. Ten punkt obrad wzbudził wiele emocji po długiej dyskusji, ostatecznie jednak nie był głosowany, bo zdjęto go głosami większości z porządku obrad. Wracamy do wczorajszych wydarzeń związanych ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy przez wicestarostę Grzegorza Gryczkę. Ten punkt rozbudził największe emocje. Nic dziwnego, miał być przede wszystkim próbą sił w obozie PiS. Zanim jednak w tej sprawie wypowiedzieli się poprzez głosowanie radni PiS, zamieszanie wywołała opozycja. Jedna z propozycji, zamiast głosować nad tym wnioskiem, wprowadzić inny, o powołaniu nowego wicestarosty, co rozwiązałoby sytuację. Panie starosto, niech pan zgłosi kandydata na wicestarostę i myślę, że nie będzie tej dyskusji całej, nie będziemy się tutaj przepychać. Dla mnie jest to dziwna konstrukcja. Dziękuję. Ja nie mam nic przeciwko panu Grzegorzowi Gryczce jako człowiekowi, który pełni funkcję wicestarosty, ale dla jego komfortu, dla komfortu rady powinniśmy podnieść tą rękawicę w postaci naprawienia tego błędu, bo to był błąd. Nie zdecydowaliśmy o tym, czego tak naprawdę chcemy. Przez tą uchwałę tak naprawdę nie podjętą do końca z decyzją o tym, czy pan wicestarosta ma pełnić tą funkcję, czy też nie ma pełnić tej funkcji, sprawiliśmy duży kłopot. Widzę również zagrożenia w związku z tym, że nastąpi tak zwany wakat na miejscu zastępcy przewodniczącego zarządu. Drodzy Państwo, ja nie chcę tutaj, panie starosto, to nie jest nic osobistego, absolutnie, ale jest taki moment, kiedy należy pewne rzeczy powiedzieć, ale to będzie naprawdę nic osobistego w stosunku do pana. Drodzy Państwo, daleko szukać nie trzeba. No, należałoby spojrzeć w BIP i zobaczyć, ile razy pan starosta był nieobecny na zarządach powiatu przez ostatnie 2 lata. Należałoby spojrzeć, ile razy reprezentował zarząd na komisji budżetu Komisji Rady Powiatu. Należałoby również przez ostatnie 2 dni spojrzeć, czy pan starosta odpowiedni sposób funkcjonował jako przewodniczący zarządu. Ja pana starosty wczoraj w urzędzie nie widziałem, wykonałem wszystkie za niego czynności, które stricte należą do przewodniczącego zarządu. Ideologicznie jestem bardzo daleko od ziemi bełchatowskiej, ale co mnie w tej sprawie razi, i tu podzielam zdanie kolegi Jacka Zatorskiego, który jest moim znajomym kolegą klubowym. Szanowni Państwo, no myślę, że nie tędy droga, dlatego że po pierwsze, pan Grzegorz Gryczka według mojej wiedzy był odwołany 10 miesięcy temu. Oczywiście z jakimś tam błędem prawnym, co powiedział wcześniej pan radny Chrzanowski, polegającym na tym, że mógł wypełniać swoje obowiązki. Być może należało zrobić to skutecznie i dzisiaj byśmy nie mieli tego typu problemów. Ale mnie tu brakuje jednego podstawowego punktu. Nie punktu czy projektu uchwały w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków, ale projektu uchwały w sprawie powołania wicestarosty. Składam formalny wniosek o to, żeby ten punkt zdjąć z dzisiejszego porządku obrad i żeby po prostu podać punkt, który by wicestarostę mógł wyłonić. Wniosek o wykreślenie z porządku obrad tego punktu radni głosowali. Kto jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad? Za jego przyjęciem było 12 osób z klubu PiS: Miłosz Rudnicki, Elżbieta Kołatek, Iwona Kowalska, Karol Orymus, Barbara Dobkowska. Z ziemi bełchatowskiej Krzysztof Jewgiejów, Grzegorz Gryczka, Krzysztof Gajda z PO, Jacek Zatorski, Damian Nowak, PSL Szczepan Chrzęst i Tadeusz Dobrzański. Kto z Państwa jest przeciw? Przeciw wnioskowi głosowali z PiS: Waldemar Wyczachowski, Dorota Pędziwiatr, Dariusz Rogut, Adam Baryła, Krzysztof Rybak, Jerzy Konieczny, Ryszard Ciągło. Z PLUS Polska Razem Marek Chrzanowski i Marek Jasiński. Renata Skalska wstrzymała się od głosu. Dziękuję bardzo. W takim razie, Szanowni Państwo, ten punkt został zdjęty z porządku obrad. Tak po tym zaskakującym rozstrzygnięciu zaistniałą sytuację komentowali starosta oraz nadal pełniący obowiązki służbowe wicestarosta. Czy ja bym tego nie klasyfikował w kategorii porażki, ponieważ porażka
Jest to słowo zbyt tutaj nadużywające stan oczywistej sytuacji, która jest. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie jesteście świadkami pewnych zmian, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, o kierunek działań politycznych. Tutaj panowie radni z Platformy Obywatelskiej jakby okazywali wielką troskę o sprawy powiatu, zarządu, funkcjonowania itd. Zarząd powiatu jest ciałem kolegialnym i on funkcjonuje w sposób tutaj głosowania są poprzez uchwały. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o zagrożenie dla funkcjonowania tego organu. Mistrzem zaskoczenia jest zupełnie inna osoba, która się często wypowiada w mediach. Ja powiem tak, wniosek pana starosty dzisiaj, który został odrzucony w uchwale przez Radę Powiatu, jest taką swoistą bezsilnością pana starosty, który tak naprawdę, słuchając argumentów przyniesionych z teczki z Warszawy, czy z Łodzi, czy z Piotrkowa, chciał pozbyć powiatu bohatowskiego argumentów merytorycznych, które świadczą o tym, że zależy nam na interesie powiatu i na tym, żeby funkcjonował powiat i starostwo w odpowiedni sposób. Ja powiem dzisiaj w ten sposób również, że nikt inny albo osoby pana Waldemara Wieczachowskiego, pana posła Dariusza Kubiaka i pani poseł Anny Milczanowskiej, to są osoby, które w taki bezwzględny sposób próbują wymusić na powiecie bełchatowskim i na samorządach naszych lokalnych, naszych samorządach działania, które nie są na korzyść powiatu, ani na korzyść tych samorządów, wprowadzając siłowo rozwiązania, które są podejmowane decyzjami w Warszawie przez być może pana Misiewicza, być może przez pana Macierewicza. Obaj panowie odnieśli się również do rozwiązanej koalicji PiS Ziemia Bełchatowska. Zdaniem starosty koalicji nie ma i jest to umocowane prawnie. Zdaniem Grzegorza Gryczki umowa koalicyjna, którą zawarł z Wiesławem Dobkowskim, nadal obowiązuje. Ja reprezentuję linię polityczną partii Prawo i Sprawiedliwość. Reprezentuję tą partię jako starosta wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość i zgodnie z uchwałami podjętymi przez statutowe organy tej organizacji, jaką jest nasza partia Prawo i Sprawiedliwość, wykonuję konsekwentnie działania, które mają na celu doprowadzenie do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość rządziło w powiecie samodzielnie, ponieważ mamy 12 radnych i nie widzimy potrzeby, żebyśmy brali odpowiedzialność za sprawy powiatu wspólnie z koalicjantem, ponieważ uważamy, że razem jako grupa radnych Prawa i Sprawiedliwości sobie z tym spokojnie poradzimy. Jeżeli pan dzisiaj, pan starosta, nie może zebrać zwykłej większości, to ja zadaję pytanie publicznie. Czy pan starosta jest jeszcze godzien i ma możliwość w samorządzie jako przewodniczący, jako szef powiatu bełchatowskiego? Ja stwierdzam, że nie. I tutaj apeluję do pana starosty, niech pan starosta wyciągnie z tego wnioski i albo poda się do dymisji, albo znajdzie się grupa ludzi, którzy będą chcieli również w sposób siłowo, przez głosowanie, pozbyć go tej funkcji. Nie udało się zwolnić z pełnienia obowiązku wicestarosty Grzegorza Gryczki, ale pojawił się za to wniosek o odwołanie starosty. Podpisało się pod nim 7 radnych opozycyjnych. Ten wniosek jest zaskoczeniem. Grzegorz Gryczka na koniec wczorajszej sesji złożył wniosek o odwołanie starosty Waldemara Wieczachowskiego w uzasadnieniu, podając, że starosta nie jest w stanie skutecznie kierować urzędem. Pani przewodnicząca, jeśli przekazuje pani ten dokument. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pod wnioskiem podpisało się 7 radnych: Grzegorz Gryczka, Krzysztof Jewgiejuk, Krzysztof Gajda, Damian Nowak, Szczepan Chrzęst, Tadeusz Dobrzański oraz Jacek Zatorski. To nie jedyny wniosek o odwołanie. Starosta Waldemar Wieczachowski złożył wniosek w sprawie odwołania członka zarządu Krzysztofa Gajdę. Z przysługującej mi kompetencji składam wniosek na pani ręce o odwołanie członka zarządu powiatu bełchatowskiego pana Krzysztofa Gajdę. Oczywiście w stopniu uzasadnienia również jest ten wniosek. Jest to konsekwencja zerwania koalicji. Krzysztof Gajda związany jest z ziemią bełchatowską i podpisał się pod wnioskiem odwołania starosty Wieczachowskiego. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski i oświadczenia? Czy możemy się dowiedzieć, kto podpisał się pod tym wnioskiem? Starosta Waldemar Wieczachowski. Ryszard Ciągło podczas wczorajszej sesji poinformował Radę, że wystąpił z Klubu Radnych Ziemi Bełchatowskiej i wstąpił do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Panu radnemu, bo to jest czwarty klub,
w tej kadencji. Życzę piątego, tylko musi go pan utworzyć jeszcze. A jest to, przepraszam, nie czwarty, tylko trzeci mój klub. Ryszard Ciągło wcześniej reprezentował również ugrupowanie Polska Razem Jarosława Gowina. Przewozili wózkiem pojemniki na paliwo. Widok był na tyle niecodzienny, że czwórką mężczyzn zainteresował się patrol policji. Mundurowi szybko ustalili, że to, co przewożą panowie, to łup pochodzący z kradzieży. Panowie pchali wózek z pojemnikami ulicą Czaplinecką, zostali zauważeni przez patrol i wylegitymowani. Na pytanie, skąd mają dwa pokaźnych rozmiarów pojemniki do transportowania paliwa, odpowiedzieli, że znaleźli je w lesie. Cała czwórka w wieku 26, 32, 37 i 40 lat została wylegitymowana. Funkcjonariusze szybko ustalili, że pojemniki skradziono w jednej z firm zlokalizowanych przy ulicy Lipowej. Każdy z nich o wartości 1500 zł. Mężczyźni zostali zatrzymani i już usłyszeli zarzuty za kradzież, grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Młodzi siatkarze z Bełchatowa poznali grupowych rywali w turnieju finałowym Mistrzostw Polski. W finale już nie ma słabych drużyn, dlatego jedziemy na ten turniej, jakby traktujemy go jako wyzwanie. Wyzwanie, któremu chcemy podołać. Na pewno czegoś się tam nauczymy. To dla mnie jest to drugi finał jako trener prowadzący zespół. Myślę, że wyciągniemy wnioski z zeszłego roku i zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej sportowo pokazać się na tym finale. No tak naprawdę ciężko to określić, bo to są oprócz nas trzy zespoły, które od kilku lat są w czołówce, jeśli chodzi o siatkówkę młodzieżową w tej kategorii wiekowej, także grupa na pewno nie jest łatwa, ale tak jak mówiłem, tam nie ma już słabych drużyn, dlatego ciężko jest wskazać faworyta w tej grupie przede wszystkim. I najważniejsze jest to, żebyśmy spokojnie do tego turnieju podeszli i po prostu cieszyli się siatkówką, a wtedy wynik na pewno będzie otwarty. Rozpoczęcie turnieju może być dla nas też kluczowe, bo jak dobrze zaczniemy, to nas poniesie, mam taką nadzieję i będziemy walczyć do samego końca. No na pewno Rzeszów Gdańsk jest oparty na zawodnikach, z którymi mierzyliśmy się jakby w młodej lidze. Ćwierćfinał graliśmy w Rzeszowie, także ten zespół też znamy, przegraliśmy tam 3-0, aczkolwiek w trzecim secie podjęliśmy na pewno walkę. Wiem, że Rzeszów też jest troszeczkę osłabiony kontuzjami, co też może nam sprzyjać, aczkolwiek na pewno na to nie liczymy, tylko musimy liczyć na swoją dobrą grę, na utrzymanie dobrego poziomu. No, najważniejsze jest to, żeby ta nasza gra nie falowała, bo mamy takie momenty, że gdzieś tam łapiemy przestoje w grze, ale potrafimy też zagrać bardzo dobre, równe mecze i mam nadzieję, że takie mecze rozegramy w tym finale. Oby tak dalej, oby do samego wyjazdu, abyśmy dotrwali w zdrowiu, bo na tą chwilę wszystko jest bardzo dobrze, jesteśmy zdrowi, mamy bardzo dobrą atmosferę i oby tak dalej. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam. Życzę spokojnej nocy.